Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak w programie Vegas Pro 16, czyli programie do edycji wideo, dodać efekt śledzenia ruchu, śledzenia obiektu, tak aby na przykład zamazać twarze osób poruszających się na filmie i na przykład jak dodać tekst do poruszających się obiektów. Dodajmy dowolny film, jaki tylko możemy sobie oczywiście dodać do naszego projektu. Ja tutaj na przykład z plaży dodałem jeden film. Idą sobie dwie panie. Przytniemy ten film z lewej i z prawej strony, tak abyśmy mieli tutaj tylko urywek tych dwóch pań spacerujących sobie po plaży. One będą się poruszały w naszym kierunku, dzięki czemu jest to trochę utrudnienie i jeszcze dodatkowo pod światło. Zatem zobaczymy, jak Vegas Pro 16 poradzi sobie tutaj w kwestii śledzenia ruchu, a w zasadzie śledzenia obiektów. I ustawimy sobie tutaj dwie maski na dwa obiekty, czyli na dwie twarze. Skorzystamy z takiego specjalnego efektu, dodając do naszego tutaj kawałka filmu, czyli bezer masking, dzięki czemu będziemy mogli dodać maski. Dodamy dwie maski, oczywiście możemy więcej, mamy ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A my dodamy najpierw pierwszą maskę, wybierzmy sobie kształt owalny i dostosujmy tak, żeby tutaj nam na twarz pasował oczywiście danej osoby. Czyli troszeczkę pomniejszmy, tak żeby za dużo nie było. Ok, mamy pierwszą maskę przypisaną i teraz wejdziemy w tracking. I w trackingu możemy oczywiście ustawić dodatkowe parametry, na przykład wysoką precyzję, czy też ma się powiększać maska, czy też nie, ilość klatek, co ile klatek ma to być weryfikowane i włączamy start. Chwilę oczekujemy i w tym momencie już mamy tracking wykonany i możemy zweryfikować suwakiem tutaj, jak widzicie, czy wszystko jest ok, czy nasza maska porusza się zgodnie z twarzą na naszym filmie. Tak więc musimy to dokładnie sobie zweryfikować. Zobaczcie, to jest nasza maska, przesuwamy suwakiem, patrzymy, czy zgodnie z całym filmem wszystko będzie ok. Wszystko jest tutaj ok, więc możemy otworzyć teraz maskę drugą, włączyć ją, ustawić kształt, czy chcemy prostokątny, czy chcemy owalny, ustawmy owalny, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Zmniejszmy sobie troszeczkę, ustawmy sobie środek tego kształtu tej maski na twarzy danej osoby, troszeczkę zmniejszmy i w tym momencie możemy zrobić dokładnie tą samą czynność na drugiej masce, czyli włączyć tracking, ustawić parametry, jeżeli mamy taką ochotę dodatkowe i w tym momencie włączamy start, poczekamy chwileczkę i druga maska też zweryfikujemy, też zweryfikuje się tak naprawdę na danym obiekcie, a my będziemy mogli zweryfikować, czy wszystko jest w najlepszym porządku. Druga maska ustawiona, suwakiem sobie tutaj teraz przesuńmy, zobaczmy, czy porusza się idealnie, czy też może nie, może zdarzyć się sytuacja, że nie będzie idealnie, to troszeczkę maskę możemy przesunąć w prawo, troszeczkę w lewo lub trzeba będzie dostosować. Tutaj jak widzicie nie ma źle, ale zobaczmy jeszcze tutaj tą końcóweczkę, tu widzimy, że jest troszeczkę ta maska za mała, tak więc w tym danym momencie możemy ją sobie jeszcze raz tutaj troszeczkę zwiększyć, przesunąć, zobaczymy jak teraz zadziała tracking, czyli włączamy jeszcze raz start i jeszcze raz tracking całej tej maski, maski drugiej, jeszcze raz wszystko jest przeliczane, weryfikowane i zobaczymy jaki będzie teraz efekt. Tak więc patrzymy, 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 pamiętajmy, że film jest pod światło, kontrast jest mniejszy, i dodatkowo oczywiście słoneczna pogoda. Dobra, tu jest wszystko ok, ale jeszcze końcóweczkę sobie troszeczkę powiększymy, bo możemy oczywiście na tych kropkach, które widzicie po lewej stronie na dole, niektóre z nich usunąć po prostu. Ja usunę na przykład tutaj końcówkę po to, abyśmy mogli skorzystać na przykład z powiększonej maski. Tutaj sobie zaznaczymy, zobaczcie, zaznaczamy sobie z kontrolem, możemy sobie przeciągnąć, zaznaczą się same te kropeczki i delete usunie albo przyciskiem delete. Ok, tutaj ostatnią maskę, jaką my sobie tutaj chcemy, to możemy ją po prostu zaznaczyć. Tą jeszcze usuńmy, zaznaczmy sobie o w tym miejscu i powiększmy sobie, bo twarz tu się zwiększa, jak obiekt się porusza w naszym kierunku. W związku z czym włączamy jeszcze start od tego momentu i powinniśmy mieć dalej tracking, czyli właśnie całe śledzenie naszego obiektu, ale już z tą większą maską, jaką sobie ustawimy. Tak więc możemy tutaj parametryzować sobie to bardzo, bardzo precyzyjnie. I zobaczcie, jak to się tutaj będzie prezentować. Chodzi o to, aby twarz zamazać. I tutaj do tego momentu jest ok, a teraz zobaczcie, tu jest ok, a my w tym momencie możemy skorzystać sobie jeszcze z bardzo fajnej funkcjonalności, takiej jak pikselowanie. Pikselowanie, czyli włączamy sobie jeszcze taką funkcjonalność i przekładamy ją na lewą stronę. Jeżeli włączymy taką funkcję FX właśnie jak pikselowanie, ale przeniesiemy w górnej części w lewą stronę, zaznaczone na niebiesko jak widzicie, to w tym momencie, gdy będziemy ustawiać sobie te pikselowanie,
w poziomie, w pionie czy obydwa, to oczywiście będzie to miało efekt tylko i wyłącznie na te nasze maski. Jak widzicie, twarze naszych tutaj osób na tym filmie są już zapikselowane w takim zakresie i w takim stopniu, jaki sobie ustawimy w maskowaniu, w tym głównym tutaj parametrze. Ewentualnie w każdej z tych masek możemy sobie tutaj dokładnie ustawić, czy chcemy mieć takie jakby cieniowanie dookoła, także już na przykład na ramiona te pikselowanie delikatnie schodzi i dookoła, a głównie jest na twarzy. Tak więc możemy sobie to dokładnie tutaj sprecyzować, wystarczy przesunąć z lewej do prawej i już widzimy efekt, jak to wygląda i jakie będą różnice. Tak więc w pierwszej i w drugiej masce wykonujemy podobnie te czynności, ustawiając zależnie od naszych potrzeb. Oczywiście możemy też wykorzystać inwersję, tak jak tu widzieliście, i wszystko odwrócić do góry nogami, tak jakby, jeżeli chodzi o maski i obraz zapikselowany, ale nie o to tutaj chodzi, tak więc inwersja nie będzie potrzebna. Ok, mamy już wszystko ok, przeglądamy materiał, zobaczcie, twarze są zapikselowane, bez problemu tutaj motion tracking działa, Vegas Pro 16 nawet w trudniejszych warunkach, gdzie obiekt się porusza w naszym kierunku, jest to wszystko do dogrania. Ok, zróbmy drugą rzecz, wejdźmy sobie teraz w skrypty i dodajmy sobie skrypt, czyli dodajmy napisy do poruszającego się obiektu, poruszającego się tutaj elementu. Wystarczy, że wejdziemy sobie w skrypty, dodamy sobie napis, wprowadzimy oczywiście ten napis, wyedytujemy go, sformatujemy na taki, jaki chcemy, kolor, obwódka, czy ma być pogrubiony, napiszmy oczywiście to, co chcemy, na przykład tu dziewczyny, powiedzmy w taki sposób i teraz chcielibyśmy, aby ten napis poruszał się zgodnie z tą maską, która się mieści w tym naszym filmie, to, co sobie ustawiliśmy na początku. Bez najmniejszego problemu możemy to zrobić, ten skrypt ten temat załatwia, ale w takim podstawowym zakresie jest jeden problem. Jak zrobić, żeby ten napis nie był dokładnie na tej głowie, tylko był w innym miejscu? To oczywiście możemy także wykonać, tylko skończmy sobie tu formatować nasz tekst. Zobaczcie, tu jest ten nasz napis i on się porusza na głowie, zobaczcie, na głowie pierwszej maski. I nie jest to efektowne. Dlaczego? No bo po prostu zasłaniamy to, co chcemy widzieć, a napis miałby być tylko tutaj dodatkiem. W związku z czym nie ma z tym żadnego problemu, możemy ten napis w innym miejscu po prostu umieścić i tak, że będzie poruszał się zgodnie z obiektem. W jaki sposób to zrobić? Już tutaj napisy sobie w kolorze ustawiliśmy, obwódkę zrobiliśmy i tak zostawmy. I teraz wystarczy, że wejdziemy w pan tutaj na naszym napisie i możemy po prostu przesunąć sobie ten napis gdzie chcemy. W dół, w górę, pomniejszyć, powiększyć. Po prostu ustawmy, jak nam to po prostu pasuje. W tym momencie, o, na przykład tutaj nad głowami możemy zamknąć to i już będzie się przesuwało. Zobaczcie, jak to wygląda. Idą sobie tu dziewczyny, idą. O, w ten sposób może sobie ustawimy. No tu jeszcze program nagrywający ekran, dlatego troszeczkę przycina, ale idą sobie dziewczyny i napis także idzie. Tu, jak zauważyliście, napis nam nie zszedł z ekranu całkowicie, nawet troszeczkę zostało, a to prawdopodobnie dlatego, że troszeczkę zmniejszyłem go nie za pomocą wielkości czcionki, a właśnie za pomocą tej opcji pan. Tak więc to i tak wszystko można sobie dograć względem własnych potrzeb. Ja wejdę sobie tutaj w ten pan raz jeszcze i tutaj zobaczcie, wszystko się zgadza. On został dlatego, bo przesunąłem, po prostu pomniejszyłem sobie tutaj ten napis. Ale można w drugą stronę skierować i nie ma tutaj żadnego problemu. Tak więc napis nam już normalnie zniknie, tak jak to zresztą widzicie. W tym momencie jesteśmy gotowi, czyli wykorzystaliśmy funkcję BZR Masking, dzięki czemu możemy maski sobie ustawić nawet do 5 masek. Następnie możemy sobie ustawić efekt, jaki chcemy do tej maski, na przykład pikselowanie, rozjaśnianie, przyciemnianie i wiele, wiele innych, które są oczywiście dostępne. A następnie, jeżeli chcemy, to jeszcze możemy dodać napis, czyli przypiąć napis do ruchu. Ok, zróbmy sobie teraz taką rzecz, zapiszmy sobie ten nasz projekt, stwórzmy sobie na przykład, o, właśnie taki katalog na naszym dysku komputera. Do tego katalogu dodamy sobie oczywiście nasz plik projektu, a następnie zapiszemy sobie efekt końcowy i zobaczycie, jak będzie wszystko wyglądało. Więc wyrenderujmy sobie teraz to, co mamy zrobione, wybierzmy sobie odpowiedni profil renderowania, na przykład tutaj Full HD powinno wystarczyć, więcej nam nie jest potrzebne dla tego tutaj naszego filmu. Zobaczcie, już nam się tutaj fajnie wszystko renderuje szybciutko i już będziemy mieli efekt gotowy, zresztą sami zobaczcie. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania względem programu Vegas Pro, dajcie znać, zachęcam Was do subskrypcji, do komentowania, cześć!